Witam, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcineczku mojej farmy po dziecku. A dzisiaj mamy zadanie bojowe, ponieważ jedziemy nawieźć pole 68. Żeby zarobić trochę pieniędzy. Teraz sobie zobaczę jeszcze 68. Tutaj nam musimy jechać do sklepu. A więc taka nas podróż. No, jawka w dłoń, moi drodzy. Lecimy tematem. U mnie pola jeszcze nie są po... Jeszcze nie wykiełkowało dużo pól, jak widać. Ale najważniejsze, żeby tylko tutaj, bo tutaj widzę, że buraki i ziemniaki w pierwszej fazie rosną. A u nas jeszcze nic. Przydałby się jakiś skrót taki do tego sklepu. No ale jedziemy sobie, jest nie ma co. Nawozu mało mam, więc trzeba i tak kupić. Albo będziemy mieli. W sumie nawet nie wiem, czy na sklepie nam nie zostało. Na pewno wiem, że mam przyczepę. I to też trzeba tam zabrać. Chłopaki będą nerwować, że stoi. Jeszcze do wiosny. Wiecie. No, jakaś dostawa u nich. A my tam sobie. A nie, bo my tylko te widzę, że ziarna mamy. Okej. Czyli w takim razie musimy sobie zakupić nawozy. Raz, dwa. Te dwa wystarczą.
Rzucimy ten jeden. O. Ten jeden damy tutaj na widły. Tak. Wyplujnia, no ale... Dobra, wiesz co? Ja się przebiegnę do domu. O, tu jeszcze mamy naszego Tomasa. On siada właściwie. Parkujemy tak, żeby tutaj sąsiad się nie bulwersował i idziemy spać. Na 10 godzin pójdziemy, a co tam, możemy. No, muszę zobaczyć, jakie mam tu ustawienia względem właśnie względem. Czyli teraz teoretycznie tak. Dobra. Jedziemy sobie z powrotem od chłopaków. O, ładnego tego mają JCB. Dobra, to im trzeba przyznać. My mamy na pole 68. Mhm. 68. No 6, 67. A to tam jest. Coś źle pojechaliśmy, no ale dobra, trudno. Jak to się mówi. Znaczy... źle pojechać nie pojechaliśmy. To pojedziemy sobie może... A, dobra, bo my się tutaj i tak nigdy nie dostaniemy. Chciałem, że się... jakoś staniemy. W ogóle taka nowina, nowość, to drzewo, które tam wycinałem, jeszcze go nie wyciąłem, tak a propos, też się trzeba zabrać, bo potem żniwa przyjdą, 7% polowe i nie będzie czasu, a chcę z tego pola zrobić nakiszonkę. Kukurydzę tam, bo po prostu chcę siać. Teraz to nie zasieję, bo jest soja, ale w przyszłości jest plan. A więc... więc chcę... a, czekajcie. Ja dobrze widzę, że tu się da... dobra, wiem jak się da przejechać z kurtem. Gdybym też trochę paliwa nie tracić, bo to... jednak dużo, długi do daleko. Tutaj. Pojedziemy sobie. Powolutku trzeba. No, buja tej. To już posiane widzę. Mają. Co tu jest? Rzepak.
No, dajemy radę. Ja mam tak, że te Ursusy i zatory, to kurde, kiedyś jednak maszyny były porządne. Nie do zajechania. Kilometry robiły. Remont się robiło rzadko. Dobra, tutaj chyba. Tak, dobrze mówię. Tak. Jesteśmy już u siebie, na gospie. Tu coś rośnie. Kurde, co? A u mnie nie. Dobra. Teraz tak. Na 68. O, to jakiś most jest. Ja mi się wyda... To powinien być przez ten drzewa tam. Ten las to powinno przejechać. Czy to jest nasze? Tak. Okej. Okay. Słuchajcie. Dobra, to niech to tutaj w rowie leży. Nie rozmawiałem właśnie jeszcze z sąsiadem na temat drzewa, w sensie tego odwozu, czy ma większą po prostu większego kamaza. Ale myślę, że na pewno będę musiał z nim porozmawiać. Wiecie, to jest tutaj. Nie, to dalej trochę. No, tutaj ta mapa jest dobrze zrobiona. 10 tysięcy nam chce zapłacić, to niech płaci. Dlaczego nie? Ło. To jakie? Tu by była fajna wycinka. Nie zakopiemy się. Ogień, ogień, ogień. Damy radę. Przez rzeczkę. No, więc tak jak mówiłem. O kurde, to potężne jest to pole. Ale nie, na spokojnie, myślę, że chyba się nam tam stanie. Mamy 8, kurde, tu, no, bajlando by było. Fajnie by tutaj było. Bo dużo pracy. No, możemy tu chyba nawet wjechać. No, nie ma problemu. O kurde. Ogromne to pole jest. Dobra, zaczniemy sobie chyba tak, myślę, jak zawsze, nie? Tutaj mniej więcej odtąd. I... dookoła polecimy. Czekajcie, bo mam telefon. Tak, słucham. O, sekretarkę. Z banku. Jak zwykle. Kiedy człowiek nagrywa, to oczywiście dzwonią do niego banki. No nic. Ja no myślę, że na spokojnie, zobaczcie. Gdzie to zrobić, tylko ja za daleko odjechałem. Tu chyba powinienem, nie? Tak. No, takie pole kiedyś bym kupił. Dam radę, wszystko się tu na spokojnie zorganizuje. Poprzez to, że będziemy pracowali, będzie też... Będą też tańsze trochę te pola, myślę. Dojedziemy sobie tu, nie, dojedziemy sobie normalnie do końca, myślę. I potem sobie wrócimy tą prawą stroną i będzie już jeden pasek zrobiony. Buraki tam widać, w oddali. Nieźle,
Byleby nam na wodę nie brakło, bo to na kawałek jest. Do jechania tam, do tego sklepu. Ale to jak na razie widzę, że... Kończy? Nie, to dalej idę. W sumie... Ja tu za bardzo odjechałem. O, jak będę dobrze jechał, to powinno styknąć. Na styk. No. Za 82%, a mamy tonę 600 to. Dwa przejazdy dopiero mamy. Może nie styknąć. Zobaczymy. Dobra, tu sobie pojedziemy dookoła. Myślę, że dookoła sobie zrobimy tą rundkę. Sąsiad tutaj... Burak to jest, to. Ale wam powiem, że w tej 17... W 19, przepraszam. Zupełnie inaczej te... buraki czy inne... owoce. Mówię o takich, wiecie, ziemniak, burak, nie? To inaczej to wygląda. To jest C2, już nie ma tego takiego... Wow, nie? Muszę przyznać, jeszcze trochę nam zostało, ale zobaczcie, w sumie jeden objazd dookoła, tak jakby nie patrzeć, zrobiliśmy, znaczy właściwie, no tak, no jeden objazd i ten pas, i ten jeden pasek, nie, więc tutaj nie potrzeba aż takiego na to. I zobaczcie, już dojeżdżamy do końca, a to jest dopiero drugie okrążenie. I to powinno nam spokojnie wystarczyć. No. Jeden zbiornik na kółko wychodzi w takim razie. Dobra. Rzucimy sobie jeszcze tylko to, co tutaj jest. Niech się nam wysypie. To będzie chyba ze 400 kilo raptem. Nawet nie. Dobra, muszę. O właśnie, chciałem tak. Oj się. Na działo. Gdzie to jest? Takie to... ciężkie. Zaszlata. No widać jak siada. Dobra. Wrzucamy, jedziemy. No i jedziemy teraz jeszcze jedno kółko i 10 tysięcy ładnie taką za frajer. Akurat mamy przyczepę do zgarnięcia w drodze powrotnej. Nie wiem, czy ja się przepnę. Nie przepnę się, no właśnie. Nie zgarnę jej. Trzeba wrócić na gospę, przepiąć ciągniki, przesiąść się w inny ciągnik i przyjechać. No ale to dobra. W każdym bądź razie i tak mamy. Tutaj pracę polową u sąsiada Zbycha, chyba Zbysław jest, dobrze mówię? Nie,
Marcin. Marcin Tychy. Zrobioną, prawie zrobioną, bo zaraz będzie zrobiona. No, chociaż tutaj to jest... No to pole tutaj galancie wygląda z tej strony. Ale co się liczy? Liczy się to, że pieniądze wpadną, moi drodzy. Dokładnie, nie ma co. Wykonać swoją robotę. Jak tylko się tam obrobimy. I drugą mańkę. Nie powinno chyba być tutaj, myślę, źle. No i tak najważniejsze, to pole będzie zawiezione, chciałem powiedzieć, zaorane, chciałem powiedzieć, zasiane. Tutaj to chyba się zrobi inaczej. Polecimy do przodu. Tak, teraz lecę, żeby to przeciąć po ukosie. No, później tylko na dwa razy albo trzy polecimy. Tu się wróci. I będzie gitara. Okej. No i teraz w drugą stronę wrócimy sobie. Dzięki czemu zaoszczędzimy sobie później tutaj drogi. No, kawka zrobiona, pipita w termosiku, elegancko. Teraz tu robimy. Myk, puch, cyk. No, nie wiem, tak. Pewnie przez jakieś tam niedociągłości będzie trzeba powrócić, ale... Tam ile nam zostało? Nieduży kawałek, może się akurat zaliczy. Teraz zobaczcie, kiedy mamy to zrobione, lecimy sobie po prostu w ten sposób. Na ukos. Trochę za daleko chyba odjechałem. O. W sumie mamy za chwilę koniec pola. 93%, no to akurat ten przejazd i z powrotem będzie finałowym przejazdem. No to idealnie sobie dojeżdżamy do końca. 58. I sobie zawrócimy. Mamy 200 kilo na wozu. Mało, bo mało. Czy jeszcze nie aż tak mo... O, pada. Zaczęło. Ale leje. No dobrze, akurat podleję im pola. Mnie deszcz też jest potrzebny na... Okej. Okay. Mamy zrealizowane. Suma 11, odbieramy. Pyk, elegancko. Tutaj co? Nawożenie. Co? Dlaczego wartości 0? Pole 96.
Dobra, mamy. Wracamy. Moi drodzy. 25 minuta nagrywki. Czekajcie. Się wysypie też. Nie wiem, czy akurat... O, idealnie. 535 kilo. 553 kilo nawozu nam zostało. Więc tak, no, jak widzicie, mamy 34 tysiące. O, właśnie, bo trzeba będzie właśnie płacić chociaż dyszkę kredytu. Spójrzcie, ile mamy, bo wam nie powiedziałem, ile mamy kredytu. Mamy kredytu dokładnie 190 tysięcy. Rata jest 12 800. Tak, no bo maszyny kosztują, utrzymanie kosztuje, a ja też tutaj przyjechałem faktycznie z zerowym kontem, no bo co to 6 tysięcy. Więc sami wiecie, jak to się mówi. To jest się. No, odsetki 1600. Chociaż dobrze, że mamy te kury. No to zawsze z tych jajek coś tam może będzie. No dobra. Wracamy sobie na gospę. Idziemy sobie, zamykamy bramę. Dobra, nikt nie wlazł i idziemy sobie spać. Burza! Późna wiosna się robi. Dobrze, mam nadzieję, że mi akurat u mnie już tutaj zasiew będzie. O, pola już porosły. Także spoko, super. Trzeba będzie tutaj nawieść. No i widzę, że też i chwasty chyba się robią. Tak. Czyli trzeba, no, czyli w następnym odcinku, moi kochani, będzie dużo pracy u nas. Musimy jeszcze tak wywieźć drzewo. Także ja myślę, że w następnym odcinku ja pogadam z sąsiadem, czy nie pożyczy jakiegoś konkretnego zestawu. I wtedy się to zrobi na dwa rzuty. Trzeba będzie na pewno tak. Mamy nasiona. Trzeba będzie tutaj pojechać po chwastownik, odebrać przyczepę z sklepu, bo ona tam już stoi, zobacz jak kurki. Można by kupić jeszcze im ze dwa chociaż. No, w razie czego, bo to zimę tylko chociaż na samą. Jeszcze kupimy sobie raz, dwa, trzy, dobra. Przywieziemy po prostu. Jak one tu w ogóle z naszą, jak one tutaj żyją. 31 kurek mamy, uuu. Proszę. Mega 3 i 2. Dorosłe. Dobra. Cześć. Dobrze, w takim razie ja wam dziękuję. A ile możemy tutaj mieć? 70, czyli się nam już pomnożyło trochę tych. Pomnożyło nam się tych kurek. No i w sumie z jednej strony spoko.
Jajeczka. Tutaj. Podamy. No i co, ja się z wami żegnam, moi drodzy, tym pięknym akcentem mojej gospodarki. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Dziękuję, że jesteście. Napisz w komentarzu, co byś chciał widzieć na odcinku. I jak napiszesz w komentarzu hashtag ciągnik, przypnę ci serduszko.